wszyscy wykładowcy, wszyscy nauczyciele akademiccy mogą jej zazdrościć popularności wśród studentów. Zobaczymy, jak będzie po tym wykładzie. W każdym razie, to może o czym pani profesor będzie mówiła, to sama w zagajeniu powie, czy mam powiedzieć o tych 100 dramatach na temat powstania styczniowego. Proszę mi pozwolić szerzej o tym powiedzieć. Dobrze. I zaprosiliśmy też naszego autora. Zresztą pani profesor też współpracuje ze Stolicą i od czasu do czasu jest tak łaskawa, że nam przekazuje tekst do publikacji. A pan doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jest naszym stałym autorem, prowadzi taki cykl. Michał Wardzyński, powiedzmy. Pan Michał Wardzyński, tak. Prowadzi cykl już trzeci rok o sztuce Mazowsza i zresztą nie tylko Mazowsza, gdzie dla mnie ten cykl jest niezwykle cenny, bo ja się z tego cyklu dowiaduję, że tylu było polskich artystów, architektów, rzemieślników, o których w ogóle nikt nic nie wie, a oni budowali wspaniałe budowle, które wspaniale wyposażali, wspaniale zdobili i to byli polscy artyści w różnych wiekach, właściwie o których mało kto wie, poza kilkoma historykami sztuki. Także, no cóż, to tyle wstępu. Życzę miłego wieczoru i pięknie, pięknie dziękuję za przybycie. To ja muszę jeszcze... Nie zapowiedziałam, że prowadzenie nasz stały wykładowca Jerzy Majewski. Ja jeszcze tylko dodam, że za stołem siedzi Tomek Lerski, który dla mnie jest absolutnym autorytetem w sprawach muzyki rozrywkowej w Warszawie. Ach, i historii muzyki rozrywkowej, i przemysłu fonograficznego, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jeden. A pan... Marek Matysek, dzień dobry. A ja jestem prawnikiem, ale przede wszystkim jestem sąsiadem pani profesor. Asystentem. A dzisiaj asystentem. Tak, także wszyscy są przedstawieni. Tak więc jak widać, za stołem jest strasznie dużo ludzi, w związku z czym wymagana jest duża dyscyplina, przynajmniej ode mnie. Także nie będę dzisiaj dużo mówił. Ja miałem tylko jakby dokończyć to, czego nie dokończyłem w trakcie poprzedniego wykładu, czyli nie powiedziałem w zasadzie o skutkach, jakie przyniosło powstanie styczniowe dla Warszawy. To jest zawsze takie pytanie, co jest gorsze, dżuma czy cholera, które powstanie przyniosło bardziej dramatyczne skutki, bardziej długofalowe, bardziej istotne, powstanie, upadek powstania listopadowego czy styczniowego. To się oczywiście można spierać. Dla mnie listopadowego pewnie dlatego, że tamte represje zwichnęły po prostu państwo, które utraciło swoją podmiotowość. On to państwo w roku 1861, po wydarzeniach 1861 starało się i miało takie nadzieje, że powróci trochę do tego stanu sprzed wojny, sprzed 1831 roku. To się absolutnie nie udało. Wybuchło powstanie styczniowe i on szybko upadło. Nie miało zresztą żadnych szans na powodzenie i nie dotknęło, działania wojenne nie dotknęły Warszawy, te zniszczenia były żadne w mieście, poza może spalonym ratuszem przez agentów rządu narodowego. Oczywiście jakieś tam zdewastowane wnętrza, tak jakby chociaż Pałac Zamojskich, ale tutaj działania nie były toczone, więc natomiast skutki były dramatyczne i to na kilka dekad. One miały po pierwsze charakter stopniowy. To nie było tak, że rok 1863 się skończył, zaczął 1864 i
zapadła od razu jakaś kurtyna. Nie, to się działo stopniowo, ale miało charakter bardzo długofalowy. O co chodziło? Celem była całkowita pacyfikacja społeczeństwa polskiego. Podporządkowanie tego społeczeństwa władzy rosyjskiej i niedopuszczenie do wybuchu jakichkolwiek buntów w przyszłości, a w dalszej konsekwencji taka pełna unifikacja królestwa z resztą Imperium Rosyjskiego. To zdecydowanie działo się do roku 1905. To było określane kolejnymi aktami prawnymi na różnym poziomie. Najczęściej te grubsze akty były zatwierdzane przez tak zwaną instancję najwyższą, czyli przez cara. Był to taki program na wchłanianie Królestwa Polskiego do Imperium Rosyjskiego, czego już takim szkolnym przykładem było określenie Priwislański kraj. Czyli już nie Królestwo Polskie, które nie ma swojej podmiotowości. Prowadzono przy tym cały czas tą bardzo systematyczną akcję likwidacji tej odrębności Królestwa Polskiego. I to jest podstawowy cel. Jakie to były środki? No, jednym ze środków ważnych dla Warszawy, istotnych dla Warszawy, było pozbawianie miasta znamion stołeczności. To oczywiście jest bardzo długa opowieść, a to nie będę tego rozwijał teraz, tylko tak szybciutko o podstawowych narzędziach stosowanych przez Rosjan. Istotne poza tą jakby prowincjonalizacją Warszawy, bardzo istotna była likwidacja resztek samorządu. Tu chcę jeszcze przypomnieć, że po roku 1861, po wydarzeniach w roku 1861, kiedy Aleksander Wielopolski obejmuje władzę, on tworzy polską władzę cywilną, a jednocześnie próbuje się przy wszystkich oczywiście negatywnych aspektach władzy Wielopolskiego próbuje się budować samorząd. Są wybory do tego samorządu. On oczywiście nie jest takim samorządem w pełnym, ale coś się buduje po 1861 roku. Teraz to wszystko jest kompletnie niszczone. Nie ma samorządu, nie ma i nie powinno być. Praktycznie ten samorząd będzie się trochę odradzał w momencie, już w latach 70., w momencie, kiedy przyjdzie na obejmie stanowisko prezydenta Warszawy Sokrates Starynkiewicz. Ale tak naprawdę po roku 1905, ale tak naprawdę to się nie odrodzi aż do roku 1915. Dopiero po 15 roku, po ucieczce Rosjan, to się stanie. Chociaż chcę jeszcze tutaj dodać, że między rokiem 1905 a 1915, czyli jesteśmy już daleko od czasów powstania styczniowego, rodzi się społeczeństwo obywatelskie. I w roku 1915, kiedy następuje taki moment, że uciekają Rosjanie, jeszcze nie wchodzą Niemcy, okazuje się, że to społeczeństwo obywatelskie jest w stanie przejąć władzę w mieście. I potem już pod panowaniem rosyjskim budować podstawy polskiej państwowości. A to jest bardzo długi proces i bardzo szalenie złożony. W roku, tu mówiłem o różnych aktach prawnych, w roku 1872 była Komitet do Spraw Królestwa Polskiego podjął uchwały o likwidacji znacznej części prerogatyw władz miejskich. To oczywiście dotyczy samorządu. Czyli miast spod jurysdykcji miasta, spod kompetencji miasta zabiera się na przykład sprawy zdrowia, zabiera się sprawy metryczne ludności niechrześcijańskiej, chrześcijański kościół to prowadzi, kontrolowanie ruchu ludności, co oczywiście też było wcześniej przy pomocy rogatek w gestii policji, ale i to wszystko przerzuca się na Oberpolizmajstra, który ma ogromną władzę, czyli policja odgrywa szalenie ważną rolę w
tym kraju, czyli w całym Królestwie Polskim, no i oczywiście w Warszawie, gdzie, który no, ma się nie buntować. Ma się nie buntować, jest oczywiście wojsko, jest cytadela, czyli są, mamy wszystkie możliwe środki do tego, środki siłowe, żeby w razie czego zdusić jakikolwiek ruch taki niepodległościowy czy wolnościowy. Do tego stopnia to, ten samorząd jest pozbawiony prerogatyw, że nawet godziny otwarcia sklepów są określane przez Oberpolizmajstra. Ale jest jeszcze jedna najważniejsza moim zdaniem rzecz. Budżet. Budżet, no wcześniej ustalało miasto ten budżet, a teraz to jest w kwestii, wszystko musi być zatwierdzane przez Petersburg. A nie tylko też przez wyższe władze, może rosyjskie w królestwie, władze policyjne. Czyli jeżeli na przykład chcemy zbudować, wydać jakąś sumę, to nie jest bardzo wielka suma, na budowę drogi, przebudowę drogi, musimy mieć zgodę w Petersburgu na to, żeby zbudować, nie wiem, chodnik w Warszawie. To jest takie niesamowite ubezwłasnowolnienie miasta. Z tym będzie też po trochę walczył Sokrates Starynkiewicz, który zostanie prezydentem Warszawy. I od razu chcę powiedzieć, Sokrates Starynkiewicz, jeden z najwybitniejszych prezydentów Warszawy, który był jak najbardziej wiernym poddanym cara. Który on, to nie był ktoś, kto tutaj przywieziony został w teczce i nagle okazało się, że on jest rewolucjonistą. Nic z tych rzeczy. To był po prostu wierny poddany, który działał w granicach możliwości tego systemu prawnego, jaki istniał, ale był uczciwy przede wszystkim i miał wizję i wiedział po co różne rzeczy robi. Ale wiele osób sądzi, że to był Polak. Nie, wiem, czy nie, nie, nie. Sokrates... Ale ja wiem, mówię, że wiele osób kształconych, obytych historycznie, zarówno na nazwisko i chyba to, że był takim wspaniałym prezydentem, uważa go za Polaka. Ale to od razu nie był Polakiem, był Rosjaninem, był generałem rosyjskim. Ale padło też takie hasło w wielu opracowaniach, spolonizowany Rosjanin. Nie, w żaden sposób nie był. Jeszcze raz, Sokrates Starynkiewicz był wiernym poddanym cara, działał zgodnie z interesami państwa rosyjskiego i cara, ale też zgodnie z interesami miasta. Był naprawdę kryształowo uczciwy. Do tego stopnia, do tego stopnia, że kiedy na przykład miasto miało zakupić pogłębiarkę i zabrakło pieniędzy, to na tą pogłębiarkę wyłożył pieniądze z wiana swojej córki, o co zresztą jego żona była wściekła. A przepraszam, a propos Sokratesa, to on podobny, czy pan się zgodzi z tym? Gdzieś wyczytałam, że Sokrates Starynkiewicz mówił, że on pełni obowiązki prezydenta Warszawy. Tak? No tak. To... Pełni obowiązki, nie że czuje się prezydentem. No tak, bo Sokrates Starynkiewicz był kimś, kto swoją pracę pojmował jako służbę. Jako służbę ale dla cara, ale też jako służbę publiczną. To jest zupełnie inna filozofia. To wcześniej mieliśmy prezydenta Polaka, Witkowskiego, który był po prostu zwykłą kanalią i złodziejem. A tutaj mamy kompletnie innego prezydenta. Kaliks Witkowski poprzedni. Teraz kolejne działania, takie najważniejsze, podstawowe. Likwidacja polskiego szkolnictwa. No to było uderzenie takie najbardziej bolesne. To chodziło o wynarodowienie po prostu Polaków, czyli pozbawienie polskich szkół. To nie stało się od razu. W roku 1867 została wprowadzona ustawa o szkołach średnich, wprowadzająca do szkół średnich język rosyjski. To od razu chcę powiedzieć, że tych Rosjan nie było tak dużo w Warszawie, ani prawosławnych. I to nawet w roku 1914 to było około 30, poza garnizonem wojskowym, to było około 30 tysięcy Rosjan. To naprawdę przy 900 tysiącach mieszkańców to nie było dużo. I w
Ustawa ta z 867 wprowadza obowiązkowo do szkół polskich, a potem i zakładane też były już szkoły polsko-rosyjskie, albo zmieniane polskie na polsko-rosyjskie, ale do szkół polskich obowiązkowo wprowadzano język rosyjski do takich przedmiotów jak geografia i historia. Historia, czyli historię polską wykładało się w języku rosyjskim. Ale to był dopiero początek, bo to jest rok 1869 i wtedy następuje wykluczenie języka polskiego ze szkół. Całkowite. Wtedy pojawia się to tajne nauczanie. Czyli w szkołach uczono się polskiego, zawsze ktoś tam pilnował, czy wchodzi jakiś kurator, czy ktoś, kto przyszedł z kontrolą i wtedy zmiana podręczników i tak dalej. To wszystko znamy z historii naszej polskiej. Rok 1869, ten sam, kiedy wprowadza się język rosyjski do szkół, to jest likwidacja szkoły głównej. Szkoły głównej, którą zakładał Aleksander Wielopolski w roku 1862, która miała być wskrzeszeniem Uniwersytetu Warszawskiego, no i zostaje zamknięta. W jej miejsce powołany zostaje Cesarski Uniwersytet Rosyjski, który w tym samym miejscu działał i potem będzie działał do roku 1915, aż w końcu zostanie wyewakuowany w momencie ucieczki Rosjan. Jeszcze w roku 1891 wprowadzany zostaje jeden zakaz, taki naprawdę bardzo dotkliwy. Zakazano nauki dzieciom, czyli prywatnej nauki dzieciom z innych domów. Czyli jeżeli ja mogę znaleźć sobie guwernera czy jakichś tam nauczycieli dla swoich dzieci w swoim pałacu, tak, czy w swojej kamienicy, czy w swoim mieszkaniu, ale jeżeli ktoś przyjdzie z zewnątrz, to płacę karę co najmniej 300 rubli i kilka miesięcy aresztu. Takie były kary. No to znamy z tego prawodawstwa rosyjskiego chociażby dzisiaj zupełnie horrendalne kary za różne rzeczy. To się w sumie nie zmienia, jeszcze zaostrza. Cenzura. No cenzura to jest, ja specjalnie wziąłem, cenzura cenzuruje wszystko. Czyli cenzuruje publikacje, cenzuruje nawet takie wystąpienie jak teraz. Tak? Czyli jakbym przyszedł, miał mieć wystąpienie, jakiś odczyt, to oczywiście musiałbym mieć papier z akceptacją cenzury, która wszystko musiałbym napisać i oni by mi tu dokładnie powykreślali, co mi wolno powiedzieć, czego mi nie wolno powiedzieć. Książki. No, ja wziąłem sobie z półki jakąś pierwszą, lepszą książkę po rosyjsku i tutaj taka o Syberii książka i tu mamy, zawsze jest napisane Dawolieno cenzuriu, Warszawa, tam 31 augusta 1898 года. Tak? I oczywiście jeszcze taką publikację jest tutaj, to tylko publikacja kserograficzna. Odbitka kserograficzna, Stara Warszawa i ja akresnosti, czyli Stara Warszawa i nie działa. Jej okolice. Stara Warszawa i jej okolice. I tutaj, ale tutaj nadtytuł jest absolutnie irytujący. Kulturny jest sakrawiście Rosji. Co to znaczy? To znaczy skarby kultury Rosji. Dotyczy to oczywiście starej Warszawy. Czyli mamy tą całkowitą rusyfikację przestrzeni publicznej, ale też przestrzeni miejskiej. Bo w przestrzeni miejskiej pojawiają się napisy polsko-rosyjskie. One są obowiązujące. Pierwszy taki zapis prawny pojawia się w roku 1844. Już. Ale on absolutnie nie jest przestrzegany. Nikt nie umieszał polskich i rosyjskich napisów, chyba że miał sklepy rosyjskie, to wtedy. W roku 1864, czyli zaraz, już kończę, czyli zaraz po zakończeniu powstania styczniowego, 864,
już jest rozporządzenie w sprawie przeglądu wszystkich szyldów warszawskich. W wyniku tego rozporządzenia wprowadzane są też nowe przepisy, które ustalają, że każdy szyld, każdy, w końcu to dotyczy też każdego napisu, każdej tabliczki znamionowej fabrycznej, napisy dwujęzyczne, czyli w takim określonym szyku. Czyli jak jest tablica dwujęzyczna, na górze napis po rosyjsku, na dole po polsku, z lewej po rosyjsku, po prawej po polsku. Można było stosować szyldy francuskie, wtedy nie trzeba było po rosyjsku, więc niektórzy tylko francuskie jakieś napisy wykorzystywali. Przestrzeń miejska. No w przestrzeni miejskiej, ta przestrzeń miejska jest rusyfikowana. To oczywiście nie dzieje się od razu, ale pojawiają się kopuły cerkwi. Tych cerkwi jest coraz więcej, bo cerkwie pojawiają się na terenie każdej jednostki wojskowej. Pojawiają się też w mieście. No i oczywiście to już jest koniec stulecia, czyli przełom XIX i XX wieku, kiedy powstaje ogromny sobór na Placu Saskim, który już miał jakby przygwoździć to i pokazać, że ta Warszawa jest miastem rosyjskim już na wieki wieków. Amen. I to nie wszystko. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze to teraz do głowy mi przyszło, że przecież jeszcze wprowadzano, jak już mówiłem, Rosjan było mało, ale Rosjanie mieli pewne przywileje. Im bliżej 1914 roku, tym tych przywilejów było więcej. Ekonomiczne. I na przykład handlem lodami na ulicy. Tym po wojnie lody pingwin i żelatelie włoskie powstawały, ale przed 1915 rokiem tym marożony sachar był sprzedawany przez Rosjan. To tylko Rosjanie otrzymywali zgodę na sprzedaż lodów z takich wielkich pudeł czy z wózków ulicznych. To samo artele rosyjskie przejęły handel warzywami uliczny. Ja nie mówię, że na bazarach, ale na rogach ulic stawały wózki z warzywami i to byli wyłącznie Rosjanie. Tak to... Słucham, ja nie słyszę. Teraz pani była pierwsza przede mną. Nie, już tak, ja o tym jeszcze będę potem mówił, tak. Ale już nie dzisiaj. A dzisiaj to w kwestii bardzo dalekosiężnych konsekwencji najpierw powstania listopadowego, potem powstania styczniowego. A teraz chciałbym... No ale ja mówię o tym, co się działo do roku 1904. Mówię, że to bardzo stopniowo i do roku 1915. Natomiast wszystko. Natomiast polskie cukiernie dostawały już zgodę na właśnie nie taką obnośną sprzedaż lodów, tylko stosowały wózki, to po rewolucji 1905 roku. Po rewolucji 1905 roku było już tak, ale mówimy o tych sprzedawcach, którzy chodzili z takimi wielkimi pudłami. Tak. Dobrze, to a teraz chciałbym poprosić panią... A o wózkach profesor, obnosi. Mikrofon, rękę. Tak. Szanowni Państwo, ja nie będę wybiegać do schyłku wieku XIX, ani do roku 905, którym się chcę zająć jako powstaniem narodowym, czwartym powstaniem narodowym przy okazji kolejnego spotkania. Tylko chcę powiedzieć o powstaniu styczniowym, które jak żadne z powstań polskich przyniosło niebywałe straty, przecież ludnościowe. Trwało więcej niż 2 lata. Przecież pierwsi powstańcy uciekli z Warszawy i innych miast, kiedy została ogłoszona branka. Branka, czyli musimy tutaj wprowadzić postać margrabiego Wielopolskiego, hrabiego Aleksandra Wielopolskiego. On właściwie był jedno przez jego działania pobudził do aktywności i oporu społeczność polską. Był bowiem zwolennikiem całkowitej... Był zwolennikiem podległości Polski wobec Rosji.
z czym się trudno dzisiaj pogodzić, i wydawał takie zarządzenia, które jeszcze mocniej wiązały Polaków z Rosją, o czym tutaj była mowa. Już jeszcze za czasów Mikołaja I, bo trzeba wtedy zacząć historię. Mikołaja I, który zmarł w roku 1856, głosił hasło ugodowe i liczył, jak wszyscy Polacy, że nowy car Aleksander II zgodzi się na pewne zelżenie tych przerażających i niekończących się udręk, egzekucji, wywózek, żeby to powiedzieć wyraźnie. A więc mamy początek lat 60. W roku 1861 przyjechało tutaj do Warszawy trzech cesarzy, w tym właśnie Aleksander II. Nie mogli się nie spotkać w Wielkiej Loży w Teatrze Wielkim. To był na przedstawieniu baletowym, rzecz jasna. Aleksander II był gospodarzem tego spotkania, ale spotkał go ze strony warszawiaków i to daje początek całemu ruchowi oporu, który doprowadził do wybuchu powstania. Pan Jerzy wspominał o demonstracjach w roku 61 i 862, ale już wtedy jakby państwo zakłócili spotkanie teatralne, wielkie przedstawienie. Puszcza się wtedy, nie chcę dawać żadnej instrukcji, ale wiele razy to czyniono w trakcie teatru. Gaz śmierdzący. Jeszcze była jedna metoda, którą wykorzystali Włosi w Mediolanie, w momencie, kiedy przyjechał Franciszek Józef do Mediolanu. Tak. Mianowicie państwo wysłali swoich służących, którzy ubrali się w stroje. Tak, to było bardzo obraźliwe. To było bardzo obraźliwe, oczywiście. Ale wróćmy do Warszawy. Oto Teatr Wielki wypełnił smród gryzącego powietrza. Dodam, że kilka razy w taki sposób Polacy protestowali. Ja mogę dać przykłady i z roku 905, ale nade wszystko także z okresu II Rzeczpospolitej, kiedy grano, jak Leon Schiller, nie puszczać tutaj w terenie, grał na przykład bardzo głośną sztukę, którą radzę, aby wystawić dzisiaj. O prawie kobiet do aborcji, Cyjan Kali Friedricha Wolfa w roku 1930, kiedy Boy wydał słynną książkę Piekło kobiet, i w Łodzi, kiedy się odbyła premiera tej sztuki, także puszczano za każdym razem gazy. Nie mówiąc o krzykach z balkonów, napaściach na widzów wychodzących z teatru. A więc jest to metoda, ten gaz trujący, śmierdzący, pieprzowy, był stałą metodą walki politycznej. Proszę państwa, poprosiłam tutaj o to, żeby pokazać ten obraz. On zdobi okładkę wiadomego pisma, czyli które wydaje Polityka. Cóż on przedstawia? Kto go namalował? To jest patrol roku 1863, namalowany przez Maksymiliana Gierymskiego. Kogoż on przedstawia? Powstańców? Patrol szukający wiadomości, bo nie było innego sposobu. Trzeba było się wyprawić do najbliższej czy kolejnej wsi, aby dowiedzieć się, czy nie stoją tam Moskale. Czy nic nie grozi oddziałowi, który szuka dla siebie miejsca na spoczynek i później do walki, także pola do walki. Maksymilian Gierymski, dlatego jest ten włościanin, chłop, który wszyscy patrzą w stronę wsi zapewne, w której być może stacjonują Rosjanie, stacjonują Moskale po prostu. A propos Moskali, proszę państwa,
trzeba pamiętać z całą mocą, że powstanie styczniowe było walką z Rosją i walką z Rosjanami. Mówię o tym nie na darmo, dlatego że przed 10 laty, kiedy wypadała w 150-lecie wybuchu powstania styczniowego, to o tym mówiono półgębkiem. Jeszcze jak się zmieniła sytuacja polityczna w Polsce, skoro tak ostrożnie atakowano wtedy publicznie Rosjan, ale to była walka przecież z Moskalami. Oczywiście do oddziałów polskich dołączali czasami szlachetni Rosjanie, którzy przechodzili na drugą stronę. Dołączali cudzoziemcy, najsłynniejszy był przecież oddział Żuławów, Francuzów, sztyletników, morderców w powstaniu styczniowym, którzy likwidowali wszystkich zdrajców, wszystkich szpiegów działających po naszej i po drugiej stronie walki. Mówię o tym dlatego, proszę Państwa, że zajmuję się różnymi rzeczami, gdy idzie o historię teatru, ale przed 10 laty ze studentami Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza postanowiłam uczcić tę rocznicę. Dopytywałam się, czy będzie uchwała sejmowa przed 10 laty. Nie, takiej uchwały nie ogłoszono roku powstania styczniowego. Co ciekawe, taki rok powstania styczniowego uchwalił Parlament Litwy, co mnie nie dziwi, bo powstanie styczniowe dzieli się na dwa obszary bardzo wyraźne i bardziej intensywne było na Litwie przecież, żeby pamiętać. Nie na darmo działał tam generał Murawiow, wieszaciel. Kogóż nie powiesił, o tym będziemy mówić. Wieszanie, w ogóle publiczne wieszanie było metodą walki z tymi, którzy ośmielili się podnieść, co mogli podnieść, czym byli uzbrojeni. Chciałam, żeby w tym momencie, tylko okazało się, że płyta, jaką otrzymałam kiedyś od kolegów z Filharmonii, imienia Romualda Traugutta, nie bez trzeciego dyktatora i ostatniego dyktatora także, powieszonego na stokach Cytadeli w roku 1864. Jest tam pieśń, która zaczyna się od słów, które napisał Wincenty Pol, kiedyś bardzo popularny poeta w XIX wieku. Poszli nasi bić bez broni. Poszli nasi bić bez broni. To jest piosenka, która najmocniej wyraża, niemal jak w Powstaniu Warszawskim, sytuację polskiej strony, strony bojowników, tych powstańców, którzy się rwali do walki z przyczyn patriotycznych, ale nie mieli broni. Nie mieli broni przecież na miarę tego, czym dysponowali Rosjanie. Jak się liczy ze strony Polski, najwyżej brało udział w powstaniu około 40 tysięcy osób. Tutaj szacunki są niezbyt dokładne, bo proszę pamiętać, że nie mieliśmy armii polskiej, która wystąpiła przeciwko Rosjanom, jak to było w roku 1830-31. Tylko tworzyły się małe grupki powstańców, które się chowały w lesie, w jakichś wsiach, w dworach szlacheckich. To była partyzancka wojna. Partyzancka wojna przecież. O, tutaj ja wtedy ze studentami wydałam taką książeczkę Dziś zapomniany grób. Skąd ten tytuł? To są słowa wzięte przez nas. Zastanawialiśmy się, jak zatytułować książkę, w której znalazły się eseje o dramatach napisanych o powstaniu styczniowym. Nie dramaty, tylko eseje. Ja niejako przyszłam na zajęcia i powiedziałam, że na zaliczenie tych zajęć stworzymy taką publikację.
taką publikację dla uczczenia stołu 50-lecia powstania wtedy, wybuchu powstania styczniowego. I zapytałam studentów, jak mogę, zapytam także moich kolegów, ale pani Kamila, siedzisz Siborek, moja studentka z Akademii Teatralnej, taka się chowa. Czy jakie, w sposób oczywisty, jakie tytuły dramatów, bo przecież zajmujemy się sztuką dramatyczną i teatralną, można umieścić, można było nakazać, czy prosić studentów, aby zechcieli dokonać wyboru i napisali eseje. Panowała zupełna cisza, więc metodą przymusu pedagogicznego przydzieliłam przeszło 20 tytułów i tak powstała ta książeczka. Widzimy tutaj już koniec powstania, ten zapomniany grób. Zresztą, gdy się jedzie przez Mazowsze, to w wielu miejscach są jeszcze takie drewniane groby, które się chylą do upadku. To jest bezimienne. To jest pamiątka przecież powstania styczniowego. Najkrwawszego i największego powstania polskiego, o czym się nie zawsze pamięta. Najdłużej trwającego, przynoszącego największe ofiary przecież. Z tym się bardzo przecież i bezbronnego wobec armat rosyjskich, odpowiedniego uzbrojenia, którym dysponowali Rosjanie, bo czym dysponowały oddziały. Muszę tutaj włączyć motyw, o który prosiła organizatorka, pani redaktor Ewa Kielak-Ciemnieska. Powiedziała tylko, nie zapomnij o chłopach, gdy wychodziłam o Włościanach. Proszę państwa, nie na darmo powstanie styczniowe. Nie na darmo powstanie styczniowe określa się mianem rewolucji styczniowej. I czynią to nie tylko socjaliści. Czynili tak nie tylko socjaliści dawni. I nie tylko mówiło się o tym, że to zaangażowanie opinii publicznej, opinii europejskiej, opinii socjalistycznej, w tym także Marksa. Przecież córka Marksa nosiła suknie polskie czarne w żałobie, tak jak noszono po klęsce powstania, i biżuterię żelazną. Więc i nawet gdzieś tam w dawnych czasach pisano, że jednym z rezultatów na arenie europejskiej było powstanie pierwszej międzynarodówki, prawda? Ale tak było. To poparcie dla chłopstwa do powstania właściwie stanowiło jego klęsce bądź ewentualnym zwycięstwie, przynajmniej czasowym. Proszę państwa, bo jak się rysowała sytuacja chłopów w owej dobie? Trzeba to przypomnieć i od tego muszę zacząć. Mianowicie rząd narodowy, tutaj będzie jego uchwała, dekretem z dnia 22 stycznia, 22 stycznia ogłosił przede wszystkim prawo do własności swoich gospodarstw. To był adres do Włościan polskich. Jeszcze raz powtarzam, prawo do własności swoich gospodarstw. Wreszcie uchylono wszystkie, także tym dekretem rządu narodowego, uchylono wszelkie czynsze i inne serwituty. A bezrobotnym, tu jest takie zdanie, gwarantowano po 3 morgi ziemi, po zwycięstwie powstania. Tak napisano w dniu 22 stycznia. Bo rzeczywiście, proszę państwa, sprawa chłopska właściwie zdecydowała o ostatecznej klęsce powstania. Było to powstanie ziemian. Szlachty, która nie zawsze chciała zresztą walczyć z chłopami, nie chciała się fraternizować z nimi w czasie walki. Ale co mieli chłopi? Jaką mieli broń?
bo szlachta brała broń myśliwską. Broń myśliwską. Tak. Zaś chłopi, jakie mieli oręże? Kosy. 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 Kosy, które stawiali na sztorc. Przypomniały się czasy kościuszkowskie, oczywiście, gdzie także przecież wtedy Kościuszko uznał, że bronią chłopów są kosy. Kosy na sztorc. Tutaj będą takie obrazy, które pokazują chłopów uzbrojonych w kosy. My znajdziemy tę kosę, prawda? Tutaj. Jest kosa. O właśnie. Tak wyglądała. Postawiona na sztorc. Z haczykami różnymi. W jaki sposób walczono. A to była specjalnie jedna taktyka, którą wypracowano w trakcie walki. Mianowicie pierwszy rząd leżał albo leżał na ziemi z tymi kosami nastawionymi na płasko po to, żeby zahaczyć jadących na koniach moskali. Kolejny rząd już wyżej mógł przy pomocy haczyków najrozmaitszych, które tam przymocowywano, strącać moskali z koni. Oto metoda walki, ale ona była niewystarczająca, gdy przychodziły większe oddziały i miały broń, strzelały po prostu, wystrzeliwały powstańców. A więc powtarzam raz jeszcze, sprawa chłopska, tak jak ją pamiętamy ze szkoły, bo czytaliśmy zapewne wszyscy Żeromskiego, rozdziebią nas kruki wrony. Czy nastąpiło wtedy zjednoczenie narodu? Ja przyznam, że częściowo tak, muszę tak powiedzieć, ale generalnie nie. Generalnie ciągle nie. Co też sprawiało, że te oddziały nie były tak liczne, walczące w powstaniu. Ale historia uwłaszczenia, bo można o niej pisać i mówić bardzo długo, jeszcze zawierała takie elementy. Margrabia Aleksander Wielopolski, który w roku 1861 wiosną objął urząd namiestnika rządu cywilnego. Już także głosił tę zasadę oczynszowania chłopów, ale za wykupem, więc to się nie bardzo udało. I gdy powstanie wybuchło, to ta reforma była w zawieszeniu pewnym przecież. Więc postulował oczynszowanie chłopów. Wiemy, że chciał przebić ten postulat, tę uchwałę, ten dekret raczej dla ścisłości Wielopolskiego. Rząd narodowy, ale nie miał możliwości bezpośredniego działania, tu mamy Wielopolskiego. I mogę już dzisiaj nie prowadząc historycznie całego wykładu, powiedzieć, że cios ostateczny w powstaniu zadał car rosyjski. Mianowicie, gdybym podawała daty kolejne różnych ustępstw, Traugut także nakazywał, wydał specjalne rozporządzenie kontrolne, jak jest przeprowadzony. Tutaj mamy Trauguta, ostatniego dyktatora powstania, by kontrolować, ale już było za późno, zwłaszcza, że 2 maja 1864 roku dekret carski regulował prawo własności i był przyjęty z zadowoleniem przez chłopów, którzy się zaczęli wycofywać z powstania. Uwłaszczenie chłopów, zniesienie pańszczyzny, wszystkich serwitutów, podległości przecież wobec
banów. To był cios w powstanie niewyobrażalny. 2 maja 1864. Dzisiaj bardzo rozwija się, którą śledzę, historia ludowa Polski. Historia ludowa, która przypomina, że również lud tworzył dawną Polskę. I są takie, gdy obchodzono ten, teraz nikt tego, tej, jakoś nie usłyszałam tego zdania, ale przed 10 laty byli tacy, że tak powiem, progresiści, którzy proponowali, aby nie tylko czcić rocznicę wybuchu powstania styczniowego, ale czcić tę datę uwłaszczenia chłopów. I wtedy pan miałby, panie doktorze, materiał do rozważań na tematy gospodarcze. Bo ja bym mogła powiedzieć, że dzięki temu znaczna część głodnych, bezrolnych chłopów ruszyła w stronę miast i tak się narodziła wielka przemysłowa Łódź, na przykład moje rodzinne miasto. I tak dalej, i tak dalej. Oto ruch powstał niewyobrażalny przecież, bo kto tworzył przemysł łódzki, kto tworzył miasta łódzkie. Więc jaką rocznicę? Czasami się to odzywa. Nie w tym roku, bo w tym roku walczymy z Moskwą, walczymy z Rosją. Taki jest klimat z wiadomych powodów, tych powodów. Zawsze sytuacja polityczna danego czasu modyfikuje nasze wyobrażenie i oceny każdej wojny, każdej rewolucji. Stara prawda, stara i nieprzechodnia i zawsze aktualna, tak, prawda. Proszę Państwa, ja teraz przygotowuję i efekt tego za chwilkę Państwo usłyszycie. Przygotowuję antologię dramatów o powstaniu styczniowym. Pani redaktor Ewa Kielak chciała tą wiadomością, którą żyje dniem i nocą, już wyprzedzić moją uwagę. Prawie 100 dramatów, jakie napisano o powstaniu styczniowym. No w takiej antologii nie może ona być zbyt gruba. Będę chciała pomieścić jakieś 20, powiedzmy, najlepszych sztuk. Większość z nich profesor Raszewski swego czasu, drukując na przykład pisma Gabrieli Zapolskiej, wielki historyk, u którego wszyscy uczyliśmy się tej dyscypliny, uważał, że te dramaty patriotyczne to były dramaty trontradrackie, że używały haseł patriotycznych, że były płaskie, że nie miały żadnej wartości. Tymczasem czytane przeze mnie na nowo, jakieś 100 dramatów na nowo czytam teraz, żeby wybrać te, które mogą poruszyć naszą wyobraźnię, są świadectwem zupełnie innej rzeczy. Ten teatr i dramat grany, pisany, drukowany i grany oczywiście do roku 1915, do wyjścia Rosjan z Królestwa, z Warszawy nade wszystko. Grany był oczywiście w Galicji, bo nie tam, ale to nie znaczy, że nie docierał tutaj do Królestwa, że nie był czytany, że nie oddziaływał na umysły Polaków, na serca Polaków, na marzenia Polaków. Tak, najpierw chciałam ten tom na nowo teraz pisany, bo dziś zapomniany grób jest wzięty z Wyzwolenia Wyspiańskiego. Z tego zdania, proszę Państwa, które, jeśli Państwo pamiętacie z Wyzwolenia, jak stary aktor wraca do domu po jubileuszu, obłożony kwiatami, wieńcami. I wtedy matka się dziwi, twój ojciec był bohater kwiatów, a ty jesteś nic. To bezimienne groby nie miały kwiatów, prawda? A aktorzy, którzy zabawiają publiczność, bo takie jest wyobrażenie o tym zawodzie często,
często nie jest zgodne żadnych gestów. Więc na pewno już nie będzie dziś zapomniany grób. To jest obraz, proszę Państwa, obraz Jana Sobeckiego pod tytułem Mogiła. Był przed chwilką z takiego cyklu rok 1863. Dzisiaj na początku miałam i nawet już napisałam taki projekt, został sfinansowany do Instytutu Teatralnego tej antologii. Mianowicie Prawda nasza. Co to znaczy? Skąd wzięłam ten tytuł? Z dramatu niewielkiego, który napisał już śmiertelnie chory, zwycięskiej w pewnym okresie rywal Fredry na scenach polskich, Józef Korzeniowski. On pracował u Wielopolskiego w Komisji Edukacji, ale kiedy Wielopolski ogłosił brankę, zwolnił się, czy uciekł z tego stanowiska w Warszawie i wyjechał poza granice Królestwa. I napisał krótki dramat pod tytułem Nasza Prawda. Co jest treścią tego dramatu? Oto starzy, bo tak się ich określa, starzy, wybierają się do lasu, aby tam znaleźć tych, którzy uciekli od zbranki. Myślę, że to była na przykład Puszcza Kampinoska, bo kiedy ogłoszono brankę, to na ogół młodzież warszawska uciekała właśnie tam. Najbliższy las to była Puszcza Kampinoska. Znaleźli tę młodzież, która czyściła broń myśliską zresztą przy ognisku. I namawiali tę młodzież, żeby porzuciła marzenia o walce, żeby nie przelewać daremnie krwi. Ale młodzi byli tak zapaleni, że przekonali, że to jest ich obowiązek, a więc starzy uznali, że to jest także ich, nasza prawda. Nie wasza, nie nasza, tylko nasza wspólna. Taki wierszem pięknym, osie 13-zgłoskowce. Ze 13-zgłoskowcem napisany utwór. Chciałam, żeby w tym momencie, ale się nie udało włączyć, proszę Państwa, zabrzmiała pieśń, która właśnie mówiła o położeniu powstańców. Poszli nasi w bój bez broni. Tak, jest taka pieśń napisana przez... Orła, znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. No tak, ja w skrócie podaję, oczywiście. Obok orła znak pogoni. Tak. Autor? Wincenty Po. Ja ten znak pogoni, proszę Pani, pokażę na końcu, dobrze? Jeśli Pani pozwoli. Znak pogoni pokażę na końcu. Tak. Musimy na końcu, może od razu. Albo może od razu, dobrze. Proszę Państwa, a więc sprawdzałam w tych dramatach, które zbieram, nie tylko badałam stosunek powstańców na dworach, szlachty do chłopów. Zawsze oni pytali, czy jak jakiś przychodził, jakiś Kacper, jakiś Walek, a ile jest tam w lesie, a ilu jest tam pod drzewem. I okazywało się, że kilku ledwie wyruszali sami do lasu. Młodzi szlachcice. Więc to jedno, ale i sprawdzałam także inną rzecz. Jaki był stosunek, bo to także temat niesłychanie ważny, jaki był stosunek do Żydów w tym czasie, bowiem nasz margrabia wśród różnych ukazów doprowadził do tego, że ukazał się taki ukaz o równouprawnieniu
Żydów, o równouprawnieniu Żydów, co oznaczało, że w wielu dramatach, które czytałam, łączyli się w finale, że wszyscy chłopi, rzemieślnicy, mieszczanie,